Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami. Okej, może nie aż tak dawno i nie aż tak daleko. Jako dzieci siadaliśmy przy kominku słuchając opowieści naszych babci. Historie te były przekazywane z pokolenia na pokolenie i dzięki temu potrafiły przetrwać wiele, wiele lat. Mamy XXI wiek, epokę globalnej cyfryzacji i platform streamingowych. Nigdy wcześniej nie opowiadaliśmy historii tak często, do tak wielu odbiorców i na tak dużo tematów. Dotyczy to również marketingu, w którym storytelling stał się bardzo modnym narzędziem. Kto z nas nie śmiał się przy reklamach pewnego rogalika? Obserwował zmagania mistrzów kuchni? Czy nie uronił łzy przy reklamie z dziadkiem uczącym się angielskiego? Co chwilę słyszymy o niesamowitych kampaniach wielkich marek, które przynoszą olbrzymi sukces. Ale storytelling nie jest zarezerwowany tylko dla największych. Każda firma może wykorzystać to narzędzie. Oczywiście opowiadanie historii w marketingu nie jest prostą sprawą. Kampanie storytellingowe nie są tworzone w 5 minut. Wymagają dogłębnego przemyślenia. W dodatku brakowało sensownego i rzetelnego źródła wiedzy. Aż do teraz. Jesteśmy Clever Hearted Showrunners i kochamy opowiadać dobre historie. W podcaście Marketing Opowieści rozmawiamy z praktykami, którzy z sukcesem użyli storytellingu w swoich kampaniach. Opowiadamy o genezie powstania tych historii, ich bohaterach, wyzwaniach, z którymi się mierzyli oraz efektach, jakie kampanie przyniosły. Dołącz do nas i razem odkryjmy inspirację do tworzenia własnych kampanii storytellingowych. Dowiedzmy się, od czego zacząć i jakie medium wykorzystać. Udowodnijmy, że marketing opowieści nie jest zarezerwowany tylko dla wybranych. Pora zacząć opowiadać ciekawsze historie. To jak? Dołączysz do nas?